Myślę, że Pan Bóg ma na kogokolwiek wyjebane. Może i wybrałem źle, czy to problem, nie wiem co dobre, co złe. Stoję w ogóle cię kurwa spłacę, żydni! Na sobie i to mi we. 360 godzin prac społecznych. Jedna skarga i wypad. Nie masz dość kłopotów? Johnny. Film na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Film niesamowity, z którym bardzo mocno się identyfikuję, ponieważ opowiada ono o księdzu Janie Kaczkowskim, który prowadził puckie hospicjum. Dlaczego się z nim identyfikuję? Ponieważ mój tato odszedł tam do wodzu. I bardzo dużo scen w tym filmie, które utwierdziły mnie w tym, że dobrze zrobiłem, przejeżdżając w każdy weekend, pokonując trasę Trójmiasto, Warszawa, Trójmiasto, tylko po to, żeby potrzymać tam za rękę, żeby z nim porozmawiać. O mnie żadnego hospicjum bez mojej zgody nie zbudujesz, rozumiesz? Czas to jest coś najcenniejszego, co możemy dać drugiemu człowiekowi. Ile czasu? Ale co, chcesz mnie zapytać, ile czasu zostało? Johnny! Jedziemy. Film emocjonujący, bardzo ciężki, nie zabierajcie dzieci na niego. Z dużą dawką humoru, zresztą tak jak sama osoba księdza Jana Kaczkowskiego. Muzyka świetnie dobrana. No i oczywiście Dawid Ogrodnik, który przeszedł sam siebie. Myślałem, że w ostatniej rodzinie zagrał fenomenalnie i to samo myślę teraz, a nawet więcej, że był lepszy niż w ostatniej rodzinie, chociaż tam miał zupełnie inną rolę. Nie zrozumie nas. Nie zrozumie. O co chodzi z tym pionkiem Czechaj? On tam przychodzi na drugą stronę, tak? Ta promocja. Promocja to taka sytuacja, kiedy pion ma możliwość zamienić się w mocniejszą figurę. To nie płakał, nie płakał, nie płakał. Naprawdę film godny polecenia. 23 września wchodzi do kin. Także jeżeli lubicie ciężkie filmy, dramaty z dużą dawką humoru, to polecam. Myślisz czasami o Panu Bogu? Życie nie jest sprawiedliwe. Są tylko wyroki. Tak, teraz jest ten moment, w którym mówisz mi, co to jest. Błagam cię. Zabierz ode mnie ten strach. Jan dostał straszny wyrok. A mój wyrok... Dostałem nową szansę. A ty co? Co ty robisz? To zawsze jak prowadzisz się modlę. O, zobacz. Ten film coś w sobie ma. Wychodzisz nabuzowany. Jest... Film jest tak zmontowany, tak jest nakręcony, że w jednym momencie płaczesz. Za chwilę płaczesz przez łzy, aby po 2 minutach śmiać się do łez. Jest taka huśtawka emocjonalna, że naprawdę pomimo, że film jest ciężki, to ja go obejrzę jeszcze raz, choć takich filmów nie lubię. Tylko nie mów mi Jasiek albo Janek, by cię zabije. To jak mam mówić? Jestem Jan. A nie, bo jakbyś mi mówił Johnny.
dlaczego się z nim identyfikuje. Nie, to nie dentysta, to hamulce.